Gość Radia Lublin. 12 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a pierwszym dziś gościem Radia Lublin jest poseł Przemysław Czarnek Prawo i Sprawiedliwość, także członek sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry, kłania się państwu. Rzucam okiem na telewizor. Trwa konferencja państwowej Komisji Wyborczej Andrzej Duda to są dane PKW z 99 i 97 komisji wyborczych. Andrzej Duda 51,21 setnych procent, Rafał Trzaskowski 48,79 takie są te y, jeszcze niepełne wyniki, blisko 100%. Jeszcze, jeszcze pięć, zdaje się, obwodów y, nie zostało y, uwzględnionych. To te pierwsze gorące komentarze, panie pośle. To była spokojna noc. Bardzo spokojna. To jest 450 tysięcy głosów, tak jak liczymy. Przewagi pana prezydenta Andrzeja Dudy nad kontrkandydatem. 450 tysięcy, a nie kilkadziesiąt tysięcy, jak zapowiadano. To nie jest remis ze wskazaniem to jest wyraźne zwycięstwo kandydata z Zjednoczonej Prawicy nad kandydatem wszystkich ugrupowań opozycyjnych, niemal wszystkich ugrupowań opozycyjnych. Cały blok opozycyjny przegrał znów z kandydatem z Zjednoczonej Prawicy i to przegrał bardzo wyraźnie. Ponad 10 milionów głosów na pana prezydenta Andrzeja Dudy to nie jest tylko powtórzenie wyniku z 2015 roku to jest wyraźne poszerzenie która tutaj jest znakomita ocena pięciu lat prezydentury Andrzeja Dudy i cieszę się ogromnie dziękuję mieszkańcom województwa lubelskiego, którzy zagłosowali w, w, w tłumnie na Andrzeja Dudę. To jest ponad 65% głosów, 66 zdaje się procent głosów na naszego kandydata, tylko 35-34% głosów na kontrkandydata. Bardzo dziękuję, wszyscy widzimy Ale jak jed... to wyglądało w ostatnich pięciu latach i te pięć lat zdecydowało o zwycięstwie Andrzeja Dudy. Ale jednocześnie trzeba też oddać, że ten wynik Rafała Trzeska też jest yy, yy, godny zauważenia, godny podziwu, bo to, to jednak z, znów już mamy blisko 10 milionów yy, oddanych na niego głosów. Po pierwsze serdecznie gratuluję panu Rafałowi Trzaskowskiemu, yy, serdecznie gratuluję wszystkim wyborcom, którzy udali się na wybory, na to święto demokracji i zagłosowali również na Rafała Trzaskowskiego. Gratulował tego również pan prezydent Andrzej Duda. Brakło tego, tych gratulacji ze strony pana Rafała Trzaskowskiego i to jest ta wyraźna różnica między obozem Zjednoczonej Prawicy, który potrafi wyciągnąć rękę, gratulować i obozem pana Rafa Trzaskowskiego i całej opozycji, nie tylko Platformy, ale i sojusz lewicy demokratycznej, lewicy części konfederacji, chociaż większa część konfederacji wyborców poszła głosować na Andrzeja Dudę. To są rzeczywiście rzeczy, które nas wyraźnie różnią. Kłamstwa, które słyszałem również teraz przed momentem z ust pana posła z platformy obywatelskiej to były to powtarzane przed, były przed powtarzane, Ta skończyła się kampania wyborcza, mogliby przestać kłamać, natomiast kłamę dalej. Ale to jest właśnie ta różnica. My naprawdę chcemy Polski dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy, którzy się z nami nie zgadzają, bądź zgadzają. Tak to wygląda. Ponad 400 tysięcy głosów różnicy po pięciu latach prezydentury. Proszę zwrócić uwagę, że urzędującemu prezydentowi zawsze jest gorzej kandydować. I to jest dopiero drugi raz w historii III Rzeczpospolitej, kiedy urzędujący prezydent wygrał wybory na następną, na następną kadencję. Pierwsza tak To się zdarzyło w przypadku Aleksandra Kwaśniewskiego, który, lat temu. który jednak wygrał w pierwszej turze. Inne czasy wtedy były. Wtedy były, były rządy AWS-u, które nie były udane i rzeczywiście ocena pana Krzaklewskiego, który dzisiaj zresztą z Platformy Obywatelską była taka, a nie inna. Kandydat Zjednoczonej Prawicy, pan prezydent Andrzej Duda, który rozpoczął swoją kadencję pięć lat temu wielkim zwycięstwem nad Bronisławem Komorowskim, wtedy urzędującym prezydentem, dzisiaj potwierdził swoje zaufanie w zdecydowanej większości u zdecydowanej większości Polaków, bo to jest ponad 490 Głosów. Jeszcze raz powtarzam, kandydat z Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, wygrał z całym obozem, niemal całym obozem opozycji. To jest ogromne zwycięstwo. Eee, czy teraz największym wyzwaniem dla zwycięzcy tych wyborów będzie zjednoczenie podzielonego narodu? Bo tych podziałach e, wszyscy mówili na finiszu kampanii szczególnie. E, no teraz pojawiają się hasła dotyczące zasypywania tych e, podziałów, tych rowów. Panie redaktorze, my cały czas jesteśmy e, absolutnie zwyciągnieni. Tą ręką do wszystkich. No nie wszyscy muszą się z nami zgadzać. To jest jasne. To jest demokracja. Ja nie bardzo rozumiem tych, te hasła o podzielonym narodzie, co, znaczy Chciałby pan redaktor, żeby wszyscy głosowali w 100% na Andrzeja Duda, albo wszyscy w 100% na Rafała Szowskiego. To jest demokracja w demokracji, każdy ma prawo wyboru, idzie do urny wyborczej, oddaje swój głos, tak jak uważa. Więc... Nie oczywiście nie jestem, tylko panie pośle, oglądam i słucham czytam media, chodzę po ulicy, rozmawiam z ludźmi, pan pewnie nawet więcej to wszyscy widzimy, jak bardzo y, się różnimy i jak bardzo nas y, te różnice y, emocjonują. My się w gruncie rzeczy dużo mniej różnimy, niż te różnice uwypuklają niektóre media. Ja nie mówię akurat do Radiu Lublin, która niezwykle szanuje za rzetelność i, i wielki kunszt dziennikarski, również pan redaktora, ale są takie media w Polsce, które niezwykle emocjonują część opinii publicznej, część społeczeństwa kłamstwami, manipulacjami... Y, i czymś, co dziennikarstwem w ogóle nie jest. I to prowadzi do różnego rodzaju nieporozumień, yy, które rzeczywiście gdzieś w emocjach kampanijnych no się udzielają. Ale, Ale to jest... Jeszcze raz powtarzam, powtarzam że prezydent... proszę pozwolić jedno zdanie. To jest normalne dla demokracji. No, przecież tak samo wygląda to w Stanach Zjednoczonych, to... które uważamy za wielką demokrację, doświadczoną wielu wiekami yy, 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 swojego rozwoju. Tak samo jest w innych krajach yy, europejskich. No to po prostu jest demokracja. Demokracja Ale z, jakiegoś powodu, z, jego, z jakiegoś powodu pan yy, prezydent Andrzej Duda po ogłoszeniu tych pierwszych sondażowych wyników, zwrócił się do Rafała Trzaskowskiego, zaprosił go do Pałacu Prezydenckiego, zapowiedział, że chciałby uścisnąć mu dłoń, jemu, małżonce, niezależnie właściwie od tego, jak te wyniki by się potoczyły. Rafał Trzaskowski tego zaproszenia nie przyjął. Prezydent mówi też o, o, o tym, że chciałby, żeby był szacunek pomiędzy nami wzajemny, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy. Pełna zgoda, 100% cały czas dokładnie w ten sposób postępujemy. Szacunek dla wszystkich osób. Nie mamy natomiast zrozumienia dla niektórych postaw. Nawet czyn od osoby należy odróżnić i to odróżniamy. Czyny niegodne, niesprawiedliwe, bluźniercze, czy, czy demoralizujące nie mogą być akceptowane. Przecież nie na tym polega szacunek dla drugiej osoby. Szacunek dla drugiej osoby trzeba oddzielić od, od czynów. No nie można mieć szacunku dla złodzieja na przykład, tak? Za jego czyny. Natomiast szacunek dla osoby każdej ludzkiej oczywiście jest należny każdemu, bo każdy ma swoją godność osobową. Równą drugiej osobie. Natomiast nie można zrównywać ludzi ze względu na ich zachowania. I teraz proszę zwrócić uwagę na prezydenta Andrzeja Dudę, który gratuluje kontrkandydatowi, gratuluje wyborcom kontrkandydatów, zaprasza do wspólnego spotkania jeszcze tego samego wieczora i zwrócić uwagę na przemówienie pana Rafała Trzaskowskiego, takie pełne boju, pełne agresji. Walczymy, będziemy walczyć i odrzucenie tej ręki do uściśnięcia do po zakończeniu już wyborów. No to jest właśnie różnica między Zjednoczoną Prawicą i zdecydowaną większością. Większością opozycji. Ja słyszałem kiedyś taką nauczycielkę z centrum Polski, która mówiła, że obracała się bardzo często w środowiskach platformerskich z uwagi na to, że jest, uczyła w mieście, czy prowadziła szkołę w mieście, które, w którym żyje zdecydowana większość wyborców Platformy Obywatelskiej. I powiedziała, że nigdy nie spotkała osoby z spisu, która by się wyrażała z taką agresją w stosunku do Platformy, a spotkała wielu z Platformy, którzy się z wielką agresją odnosili do ludzi Prawa i Sprawiedliwości. O zakończenie tej agresji apelujemy, o zakończenie kłamstw i manipulacji apelujemy i to samo zrobił wczoraj pan prezydent Andrzej Duda, w przeciwieństwie do swojego kontrendata. To jest ta różnica, która zdecydowała o zwycięstwie Andrzeja Dudy. Czy prezydent Andrzej Duda w jakiś sposób rozszerzy, czy powinien, jeśli te wyniki się potwierdzą i będzie zwycięzcą, zwycięzcą tych wyborów, powinien rozszerzyć skład swojej kancelarii o te środowiska, o których mówił, że mogłyby, stworzyć koalicję polskich spraw PSL-u, ruchu KUKIS-15, konfederacji. To jest decyzja pana prezydenta. Ja twierdzę, jeśli będą osoby, które będą chciały realizować właśnie program Koalicji Polskich Spraw, a będą z innych ugrupowań, zapewne będą również współpracować z panem prezydentem. To jest decyzja pana prezydenta Andrzeja Dudy. Pan prezydent Andrzej Duda przede wszystkim powinien postępować i będzie postępować tak, jak po wyborach 2015 roku, czyli realizować swój program wyborczy, z którym wygrał, bo Polacy poparli wizję Polski Andrzeja Dudy i ta wizja Polski Andrzeja Dudy musi być realizowana, no bo na tym polega demokracja. Zapowiada się coś, się się realizuje. Dlatego wygrał na wybory na drugą kadencję. No i jaka będzie ta druga kadencja prezydenta Andrzeja Dudy? Jeśli, zaznaczmy, jeśli to wszystko się potwierdzi. To będzie kadencja zgodnej współpracy z rządem Zjednoczonej Prawicy wybranym raptem pół roku temu. Mamy przed sobą trzy i pół roku bez wyborów, a zatem realizacji programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy i pana prezydenta Andrzeja Dudy, jeśli chodzi o obóz prezydencki. To będzie kadencja rozwoju programów gospodarczych i i społecznych, to będzie kadencja wzrostu gospodarczego, to będzie kadencja szacunku dla rodziny, to będzie kadencja szacunku dla każdego człowieka, ale to będzie również kadencja, w której będziemy się sprzeciwiać wszelkim formom ideologizacji społeczeństwa, w szczególności młodzieży i dzieci. Takie były założenia pana prezydenta, z którymi wychodził niemal codziennie do swoich wyborców w każdym zakątku Polski. I mówi to o poseł Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo, Bardzo dziękuję. dziękuję i gratuluję mieszkańcom Lubelszczyzny. Bardzo dziękuję za poparcie Andrzeja Dudy. A za chwilę kolejny goście Radia Lublin. Na wejście na antenę czeka już poseł Stanisław Różmijan. Nie poseł, były poseł, wiceprzewodniczący Lubelskiej Platformy Obywatelskiej. Jeszcze raz dziękuję Przemysławowi Czarnkowi, posłowi PiS.